Aha, i zaraz będziesz pisał za cicho. To daję głośno. Cieszysz się? Bo ja tak. Partia TX! Ten odcinek jest gruby? Ej, jak to możliwe? Dobra, nieważne. Kara na dziarze. Oto Sandra, królowa tatuaży. Tatuaże są uz... Dobra, już jest ciężko. I dam głośniej. Uzależniająca. Pierwszą osobą, która nam... Boże, a dobra, wiem, widz mi mówił. Nie. O? O, a, jeszcze okularów, muszę okulary, jak dziadek. A, syn, dobrze ustawiłem, synku? Mówiłam, o, to dobrze. Masz... Aha. No, chyba dobrze ustawiłem. O! Oglądamy. IP było? Serio IP było? To ja to pieprzę. Dziara na dziarze. Oto Sandra, królowa tatuaży. Tatuaże są uzależniające. Dobra, głośność. Pierwszą osobą, która namówiła mnie na tatuaż, był mój były facet. Chciał po prostu, żebym na stopie sobie wytatuowała jego imię. I gdzie to jego imię? Nie widzę. Rozstając się z nim, zakryłam go tatuażem, trumną i krzyżem. Postawiłam mu krzyż. Krzyżyk na drogę. To jest musiało być. Nie patrzę. Mam na bardzo razie. Wysoki próg bólu. Bo nie się boli boję. Mnie to, wręcz sprawia mi to satysfakcję. Lubisz jak boli? No chyba należy do takiej osoby, co lubi takie ostrzejsze zabawy. W seksie również lubię ostrzejszą jazdę. Jazda bez trzymanki. Szybko się nudzę facetami, maksymalnie wytrzymuję 5-7 miesięcy. A potem koniec, mam go dosyć. Dziewczyna dynamit, po prostu seks bomba. No ja jestem niezależną kobietą. Trudno mnie przekupić. Niezależna, silna, wolę sama sobie coś kupić, niż jakbym miała dostać od faceta. Facet może oddać ci serce za darmo, przykładowo na randce w ciemno. Zdarzały mi się takie randki w ciemno, ale zazwyczaj to były takie niewypały. Nie zaiskrzyło, a jacy cię kręcą? No, mój typ faceta jest wysoki, opalony brunet, wysportowany, niezależny i bez dzieci. I wszystko jasne, a teraz parę słów o sobie. Czemu bez dzieci? Moje hobby to motoryzacja, śpiew, co to ma być? Taniec. Lubię szybkie samochody, lubię motory również, lubię adrenalinę. Musi się coś dziać cały czas, nienawidzę nudy. Jestem energiczną kobietą. I odważną. Zrobię wszystko, żeby po prostu sprowokować kobietę, która Jezus będzie Maria. W pokoju obok, aby wyskoczyła do swojego męża. Wszystkie chwyty dozwolone. Cel uświęca środki. A więc do dzieła. Singielka spotka się z trzema facetami, ale tylko jeden z nich jest singlem. Chodzisz, nie ma czasu, dawaj! Bez kurta, tam! Lecisz! Dwóch z nich jest w stałych związkach, ale udawać będą kawalerów. Boże, co tu się odpieprza? Z jakimi przodkami mi tutaj wyjechałeś do mnie? Sandra postara się odgadnąć, który z nich mówi prawdę. Ale to jest kobieca koszulka i kask kobiecy. Z ukrycia poczynania panów bacznie obserwować będą ich partnerki. Gracz GTA RP. To pierwszy taki program, w którym panie będące w stałych związkach pozwolą swoim partnerom na flirt. Co tak słabo? Słabo? No dobra, spoko. No. Stawką jest nagroda, czyli 3000 złotych. To chyba nie jest banowane. Jeśli Sandra odgadnie, który z uczestników gry jest singlem, podzieli się z nim gotówką. Jeśli nie, całą sumę zgarnie para, której udało się nabrać singielkę. Pierwszy do gry swoim oldschoolowym samochodem wjeżdża Marian, fan motoryzacji. Cześć, jestem Marian, mam 40 lat. Jestem miłośnikiem motoryzacji, w tym pojazdów zabytkowych oraz imprez driftingowych. I jestem singlem. Krzysiek to strzelec wyborowy. Cześć, jestem Krzysztof, mam 22 lata, studiuję bezpieczeństwo, pracuję w korporacji, lubię broń, a to moja Anastazja. Co ty się w dupę? Artur wyciska siódme poty na siłowni. Ale ma zegarek. Cześć, jak cygan, Artur, jak Rom. Od 10 lat jestem trenerem personalnym i doradcą żywieniowym, jestem w związku, a to jest moja dziewczyna Daisy. Kto? Lazy? Marian nie ma dziewczyny, bo kocha sam... Co, papa? Nie, ja nie powiedziałem nic. Powiedziałem Rom.
Czyli natywny Romańczyk, no. Ody, mają dużo dzieci zawsze. Całą swoją uwagę. Dlaczego jestem singlem? Po nieudanym związku, jak to mówią, to nie jest tak, że przeciwieństwa się przyciągają. W naszym przypadku to nie pykło. To jest twoja miłość, ten samochód, rozumiem, ale czas znaleźć sobie nową. Oby z większymi zderzakami. A jak? Musi mieć czym oddychać. Mam nadzieję, że dzięki temu programowi poznam dziewczynę, która też tak jak ja uwielbia motoryzację. Poleruj, poleruj. Ma się świecić jak psu jajca. Dziewczyna by się przydała do tego polerowania. No przydałaby się jakaś kobitka z boku, która by podzielała tą pasję. A ja jestem spontaniczny, więc ogólnie zawsze na spontanie działam, więc zobaczymy. No to jedziemy na dupy. No jedziemy. Jedźcie. Singielka jest już w drodze, a w mieszkaniu... Ale co z potem? Saigon. Nie wiem, Bright pewnie skasowała się na 7 TV. O kur... trzeba zagryźć. Huch z całą ekipą, to chyba 2H. Nie no, kurwa. Albo grubo, albo wcale. Prosto, mordo. Ty no kurde, ale co ja będę z nią robił? Powiem ci tak, od 20, pokaż ko... Cześć, co tu się dzieje, ty? Tu jakaś kiełbasa leży, ogórki i pizza. A tu co, piwo? Tu? Okej. No dobrze. Mordo. Ty no kurde, ale co ja będę z nią robił? Powiem ci tak, od 20, pokaż kotku co masz w środku, na kanapę i wio. Lufaczkę jej poleję na górę. No, czemu on je pizzę z ogórkiem? Jesz tak też? Co? Żeby się lepiej gadało. Ambitnie będzie zachwycona. Jak nic, tylko ten bałagan może ją odstraszyć. Trzeba tu jeszcze ogarnąć, tylko robić większy burdel. Strategia na syfiarza. Dawaj, bierzemy to, rozkładamy. Cze, co oni robią? A Mariolka czegoś nie zostawiła po sobie? Kto to wie? Ej, trzeba sprawdzić. To weź obczaj. Nie tylko Mariolka, ale też Grażynka. Trochę tych jednodniówek tu się przewinęło. Ty, patrz, a to nie jest Mariolki? Ostatnio była to... Ja jednak zostało po Mariolce. Wiesz co, weź tam wrzuć do tej... W tą oponę tam nie będzie szukała. Na 100% nie pobrudzi się. No. A co z pamiątką od Grażynki? Ty, mordo. Cześć, o co stary, tu chodzi? Się, że to jest, wiesz, dla kopciuszka, jak będzie pasował, to będzie zostanie moim kopciuszkiem, tak? Prosty temat. Buty ciocia zostawiła do wąchania? Orzech do zgryzienia. Myślę, no że swoim seksapilem osiągnę swój cel i przekonam się, że jest zajęty lub jest singlem. Ty, a gumy masz? Mało masz gum? No, nie wiem, Bright. Gazu, panowie, chyba więcej po gazu, XD. Bo singielka jest tuż, tuż. Dobra, mordo, ja się... Albo beka. Ja się chowam, bo na zarabecie. Albo cokolwiek. Działaj, wiesz, bierz się za nią od razu. Pierwsze pytanie, ruch się czy trzeba z tą chodzić? Szybko i na temat. No, a pamiętaj, albo grubo, albo wcale. O, Krzysto, dobra, fartem. Kumpel może Jezu, już jeszcze on ma taką koszulkę, albo grubo, albo wcale. Ja pierdolę. O, Krzysto, dobra, fartem. Kumpel może już ukryć się w pokoju, skąd obserwować będzie randkę. O. O. Siemanko. Cześć. Ty gapisz się na cyce, czy na bebech? Uuu. No jest. W sensie on, bo widać. Jest sztos. Co ty pieprzysz w dupę? Nie, dobra, muszę jeszcze po co... Co się dzieje? Siemanko. Cześć. Cześć, Mario. Cześć, Sandra. Fajnie, zapraszam. Pan ogląda bez monitora ten? No, Rom? Jest... Jest... sztos. On aż za nie mówił. Jak? Ciekawi mnie to, jak ludzie bardzo różnie patrzą na świat. To siadaj sobie. Tu sobie usiądź. Dziękuję bardzo. On się zmienił w emotkę fluszem? No zobaczymy jak. Co, co? Dziękuję bardzo. Typ taki Mariusza. No zobaczymy jak się sprawdzi. Co? A co ciebie zatkało? Nie no, taka wiesz, Lasia podziarana z cyckami, długie włosy takie wiesz, trochę afro. Moralnie mój ideał, nie? Dobrze. Wiesz, ja lubię duże zderzaki, nie? Masz prawdziwe czy ten? Dorabiane. O, spoko, później jednakże sobie sprawdzimy. Napompowane, a jak? Silikony. Dotkałeś piersi? A to jakaś propozycja? No, pewnie. Uuu.
Przechodzą do konkretów. No, dobre, dobre. Konkretna dziewczyna, wiesz, jak chcę. No to słuchaj, podaj jakieś drineczko. Boże. Nie jest dobrze, tak? Ledwo się zaczęło. A nie widać? Damskie buty lubisz? Widzę, że takie w moim stylu są. Słuchaj, to jest but dla mojego kopciuszka, także jak przyjeżdżysz, tak? Będzie pasował. To ale wiesz co, widać, że są już noszone. No jest. Czy można tak na Twitchu, ale oni nic nie zrobili. Poza tym na Twitchu wejdź sobie w kategorię, nie wiem, jakąkolwiek i zobacz streamerki. Nie, dobra, no nie wszystkie, ale no nie będę generalizował. 99%. No to zrówko. Zrówko. Machła kielona. A można czymś popić? Co tam będziesz popijać? Jakiś ogórkiem. Tak, po ogórze na start i można iść dalej z tym koksem. Boże. Lubisz już naralki? Słuchaj, no, tak jak widać, lubię. Masz coś przeciwko takiemu wizerunkowi jak ja mam? Nie no, czemu nie? Szarpałby jak się szynkę. Czyli ci się podoba, tak? Wizualnie, oczywiście. Natomiast zobaczymy, jak wiesz. Ile oni mają lat? A co ci się najbardziej podoba? A jak oglądam ten program, to się czuję młodo. To jak ty, widz, musisz się czuć? Nie? Nie wiem, dziary, cytki, usta, włosy. No to jednak lubisz. Lubię ciągnąć za włosy, nie? Więc... Ale wiesz, ja tak lubię, wiesz, o co chodzi. No tak lubisz? Lubię. Mentalnie mają 12, no nie, to dobra, jest takie połączenie na, kanapie, na 12-letniego Janusza. Masz rację. Udowodnij mi, że jesteś singlem. Na co cię, co chcesz, żebym zrobił? Zrób coś takiego, że gdybyś po prostu to zrobił, gdybyś miał żonę bądź kobietę, to wyskoczyłaby z tego pokoju. No myślę, że nie wiem, musiałbym tutaj się chyba, że tak powiem, nie wiem, przełożyć przez kolano chyba i klapsy na goły tyłek zasadzić. Nie ma problemu. Odważny ten test na singla. Jezu. Dzięki Spider, 23 lata. Dzięki bardzo. Za to bana chyba nie ma, nie? Sandra lubi mocne uderzenie. Okej, ja poleję kolejnego. Dobrze. Kielonka. Nie, ona jest ubrana. Ona jest ubrana, to było ćwiczenie. Ćwiczenia nie są banowane, oni ćwiczyli. Ale przewinąłem dla bezpieczeństwa, no. Trzeba ochłonąć i poszperać. Ona i... była ubrana. Ona miała ubranie na sobie. Przegadać strategię z kumplem. Mordo, podoba jak ci się stary? Nowe? Ty no stary, zajebista lufa. Jak ci zrobiłeś, że ty ją pod dupę klepałeś? Stary, sam nie wiem. Karka pusta. Jakieś laczki pewnie jego. Nie no, nie mogę powiedzieć, ma czym oddychać i w ogóle twój typ zderzaki. Zajebiste ma... zderzaki. I włosy chyba i zostać ciągnąć. Nic nie ma, także wychodzę. Nic nie ma, bo jest singlem. Ty, ale wiesz, to teraz ty już musisz wejść ostro, nie? Przecież chłopie, jak dała się poklepać, to już chwytaj ją bez żadnego ale. Przecież to nie jest granat, nie ujęki. No to widzę. Co to są za powiedzenia u tych ludzi? W dupę, no nie rozumiem. O co chodzi? Napalił się na seks bombę. Ale powiem ci tak, założę się, że jesteś przegrany, bo zobacz, ona szuka faceta, który kurwa ma kasę, wiesz o co chodzi. Zobacz, ej, nie było cenzury. Cały czas była cenzura do tej pory. Jesteś przegrany, bo zobacz, ona szuka faceta, który kurwa ma kasę, wiesz o co chodzi. Zobacz na nią. Nie oceniaj książki po jednak. Telewizji bez cenzury było? Przewiozę, wiesz, bokiem, to kolana zmiękną. Mikrofon? A może dla mnie przygotował ten mikrofon, może zaśpiewamy w duecie? Ale to jest kobieta koszulka i kask kobiecy. Dobra, dobra. Dawaj. No. Może lubi. Jakby bardzo zaczęli się walić, to kolega by oglądał. No myślę, żeby też zaczął walić. Tylko nie się, a... Dobra, nieważne, nie kontynuujmy tego. Słuchaj, mam do ciebie parę pytań. Wal śmiało. W skrócie, kolega jest kukoldem. Po co ci ten manekin kobiecy? I lubi oglądać swojego kolegę w akcji. Ale nie dyskutujmy o tym. No właśnie widziałem, że zainteresowałeś się tym mikrofonem. Tak. Żeby pokazać ci swój. Co, ona chce śpiewać? Prowadzę imprezy, licytacje, witam, pluki. Wiesz, konkursy. No to bym prosiła, żebyś mi coś zademonstrował. No dobra, mogę spróbować. Oj, oj, oj. Siemanko, siemanko wszystkim mordeczki. Jesteśmy tutaj na zajebistej imprezie, na pikniku motoryzacyjnym. Słuchajcie, teraz zrobimy konkurs na najgłośniejszy wydech. Co wy na to? Będzie śpiewał tak, hejter, hejter. Kogo my tu mamy? Może być.
topowa nutka. Ale dokładnie co? Ja lubię szybką jazdę, lubię docisnąć do końca pedał gazu. A więc więcej gazu, to może... Znowu cenzury nie dali, ale nie powiem na co. Bardziej szybka jazda autem, czy szybki seks w aucie? I to, i to. No dobra, a ty wolisz w aucie, czy na aucie? I w aucie, i na aucie. A co jest bardziej komfortowe dla ciebie? Lubię hardcore, więc... No naprawdę by go zjadła. Więc pod autem. Zjadłaby go na kolację. Odstawię tego manekina, żeby skrócić trochę dystans. Gorąca laska, korzystaj z okazji, tylko usuń wszystkie przeszkody. Zbliż się. A ogólnie jestem w twoim typie? Powiem ci tak szczerze, że nie do końca z tego względu, że nie lubię facetów z brodą. Mogę ci przejechać po tym. Na szczęście. Nie wiem, gdzie chcesz No gdzie chcesz? O, delikatną masz brodę. Facet z brodą dwie korzyści. Ci p***li, że dupę czyści. Powiem ci, że często tak chyba z kolegą ma doświadczenia. Coś tam sobie czyszczą wieczorami. Dolki, jak ty, masz takie kobiety fotografowałem, ale rzadko się umawiałem na randki. A gdzie masz te zdjęcia? Dalek? W internetach. Jak chcesz, co, chcesz pooglądać? Czy możemy pozować? Mogłabym to i to. Mordu, dawaj. Sexy sesja na oponie. Właśnie takie, wiesz, jakieś pozy fajne. Tu wypnij, tam wypnij, tu pokaż. No, ma co pokazać i pokazuje. Ja pierdzie. Zahipnotyzowany. No jesteś taki jakiś, nie wiem, wstydliwy. No to nie, może jakiegoś bliżaka albo coś? No możemy delikatnie. Brawo zrobił kolega, ale w złym momencie. Dzięki. No nareszcie coś nie posłuchał. Czyli jest chemia. Nie powinien w ogóle tego coś robić. Z tego będzie. Ja w pewnym momencie poczułam, że jednak coraz bardziej mi się podobasz. Słuchaj, no to musimy, że tak powiem, dalej tą kontynuować tą znajomość. Ona go pragnie. Ciągnij ich do siebie. Puściłaby go w skarpetkach. Co? Bój bez. Puściłaby, ale co? Teraz go opuszcza. Co no powiem, on szczerze... mówi? Co ten kolega mówi? Nie zrozumiałem nic z tych zdań, które on wypowiada. Nic nie rozumiem. Nigdy chyba takiej laski nie miałem. Cofnij, ale to nie ma znaczenia, bo ja po prostu nie rozumiem, co on mówi. No daj tą kontynuować tą znajomość. Ona go pragnie. Ciągnie ich do siebie. Puściłaby go w skarpetkę. Albo i bez. Puściłaby, ale teraz go opuszcza. No powiem szczerze, nigdy chyba takiej laski. Kolega mówi, że lubi się spuszczać w skarpetkę. Cześć, co ty piszesz? No. Dobra, nieważne, skip ten temat. Także papa. Cześć, papa. To jeszcze może ostatni buziak? Sandra lubi stary klasyk to... widziałeś? Papa. Była ta teoria, że oni mają ciągle to samo mieszkanie i zobacz. W jednym mieszkaniu też te drzwi były, takie jak na balkon, tylko one prowadzą na korytarz. Z mieszkania. To jest to samo mieszkanie, co tam? Tak, jak w aptece drzwi, no. Zobacz ten zamek nawet tutaj, w tych drzwiach. To jest jak w jakimś sklepie. Ty jesteś ja tak. Może ostatni buziak? Sandra lubi stary klasyk to... Tam nawet klamki chyba nie było do tych drzwi. Może ostatni buziak? Te drzwi nie mają klamki. Sandra lubi O co chodzi? To czego są te drzwi? Stary klasyk to myślę, że to jest jego samochód. Jak tam? No, powiem ci szczerze, że było w miarę dobrze. W miarę? W miarę. Co takiego zjeb... Że tylko w miarę. Wiesz co, nie posłuchałeś moich rad. To nie jest typ mojego faceta, że tak powiem. Ten samochód nie odpowiadałby mi też. A tak szczerze, a to masz na nią chęć? No morda, a ty byś nie miał? Kurwa, powiem ci, że jak patrzyłem na nią, mówię, ja pierdolę, jaka Jaga w ogóle. Boże. Nie, to już za dużo. Nie wiem, czy wolę jednak nie pójść oglądać Random Bruce'a, jak gra w Elden Ringa, ale... Bo chyba już jest to lżejsze. Nie no, ten kolega to jest naprawdę, no najmocniejszy zawodnik. Coldge, a tego, tak. Co było nawet dobrze, ale nie spotkałabym się z nim. Ciekawe, czy w pornosach też grało. Chyba pasują do siebie jak ulał, ale już czas na zmianę partnera. Krzysiek to chłopak z innej bajki, który mimo młodego wieku jest już zajęty. Jeżeli chodzi o nasze w sumie pierwsze spotkania, to nerd. Nasza znajomość przebiegała bardzo szybko. No i tak jakoś zaczęliśmy pisać ze sobą. Ja jako pierwszą wiadomość do Anastazji wysłałem zdjęcie mojego noża, który posiadam.
Zastraszył ją i są razem? Wiedem, fajny nóż mam. Anastazja się chyba trochę na mnie wtedy obraziła i powiedziała, że coś jest ze mną nie tak. Ale ten dialog potoczyliśmy dalej. Okazało się, że jestem miłośnikiem historii. Anastazja jest zapalonym nerdem, czytającym każdą możliwą książkę. Nerd. I teraz korzysta z tej muszki, żeby to ci się pokrywało. Czekaj, z tym. Ty? Patrzysz tam, tylko nie w ludzi, bo mogą pomyśleć, że mamy złe zamiary i strzelasz. Jeszcze tak jak gotowa. Ja i mają wspólne cele. Teraz chcą ustrzelić singielkę. Taki mają plan. Napisałam plan, zaczynając od powitania, całej rozrywki, obiadu i pożegnania. Według niego będziemy się poruszać i wtedy jestem pewna, że wygramy. Na 100%. Tam. Aha. Czas na polowanie. Może też przyszykujcie jakieś pułapki. Fajny nóż mam. Robimy tak. Ja ją porywam, sadzam w fotelu. Zapraszam na gorączkę sobotniej nocy. No i ale fajnie. Teraz trzeba jeszcze schować te wszystkie rzeczy. Plan doskonały. Czy singielka ja da się na to pierdziele, nabrać? Co to jest za odcinek? Jest? Pistolet. Pistolet. Okej, będziesz się to pokazywał? Prawdopodobnie sama to znajdzie. Widać, że Kit potrafi wstawiać, ale Sandra pewnie już nie jednego takiego bajeranta spotkała. Różnie to bywa z facetami. Ty, w ogóle teraz zobaczyłem, to jest ta, co śpiewa? To jest ta, co śpiewa? Czy mnie porypało? Sandra Big Klamoty. Ty, to jest chyba ona. Takie same chyba tatuaże ma na cycach. Ty, to jest ona. Ja pierdzielę, to jest ona. Ja pierdzielę. Ja pierdzielę. Sandra S. Mieszkasz tu sam, czy może no tak. I laciuszki zostawię tutaj, żeby było widać, że mieszkałem inne dziewczyny. Zostaw może wiesz wszystkie razem, że mieszkam tu ja i moja koleżanka, moja... Że ty znasz takie rzeczy, że ty nie znasz. To mnie damskie buty zostawiamy, niech nie używamy. Chyba, że używasz... Nie, to nawet na tym streamie leciało codziennie, jak było znane. Okej, tak naprawdę każdy potrafi pomóc. Znaczy popularne. No, mam nadzieję, że uda mi się dzisiaj. Trzymamy się tej strategii, że ty mieszkasz tu jeden single sam. Ale nie z mojej winy, to był song request. Nie ma co ukrywać i chować po prostu rzeczy. Zostawmy to wszystko tak, jak jest. Tyle tylko, że ja mogę porwać przy drzwiach. To będzie wybuchowy początek. Co to za jajko w prawym górnym? Ob tego, brudnym paluchem ktoś dotknął kamery. Nie straszysz się na pewno? Nie, jesteś słodziutki. Ale Sandra lubi mocne wrażenia. No pan Wiesiek, no ja jestem mądry. Anastazja ukrywa się w sypialni. A więc czas na bitwę. Pora wytoczyć najcięższe działa. To nie moja wina, działa. Że song request jest. Tylko widza. Wchodzisz, nie ma czasu, dawaj. Bez kurta, da! Lecisz! Wybuchowe przywitanie. Lecisz. Fotel! Siadaj! A co, jak jest? Witam, Krzysztof, Miomi. I również. Sandra? Mam nadzieję, że mu to uda, ponieważ to kobieta po prostu jest nie w jego typażu. I on raczej taki nie chciał i tak się najbardziej bał, że będzie taka kobieta. Mam nadzieję, że spędzimy ten najbliższy wieczór w przyjemnej i miłej atmosferze. Może coś... Siema, w 1:00:09 minucie zgrany trzy kichnąłeś, więc przedem powiedzieć ci na zdrowie? Co ty mówisz? Jeden ile? Jeden? Paryzator ubieranie hałasować. O kurde. Dzięki widzu. Za domostrujesz. Dziękuję widzu. Mogę ci pokazać moje umiejętności kulinarne, które właśnie na nas czekają. Ale kobieta jest bardzo ciekawa. Ciekawa wygląda. Nie codziennie. Dzięki. Zapraszam. Wybacz najmocniej za bałagan. Tak się na szybko trochę przygotowywałem. Może zacznę od tego, co jest tutaj za tobą. Tu jest bukiecik.
On jest taki tak, delikatny, to te kwiatuszki, róż. Z jakimi ty kwiatkami mi tutaj wyjechałeś do mnie? Bardzo ładnymi, żółtymi, jak już mówiłem, wyjątkowymi. Taki dzieciak jesteś. Może... No ja ty to oglądam. Tak, 22 lata, ale jestem z pewnością bardzo dojrzały emocjonalnie. Nie przyjmiesz tych kwiatów ode mnie? Nie, wyrzucę. To ona jest taką babą, która bierze to, czego chce. I zna, że ona jej wartość, a Krzysiek jest taki więc skromny, miękki, taki... A z kim tutaj mieszkasz? Z dziewczynami, nawet dwoma. Z dziewczynami? Tak, jedna z Ukrainy, ale druga pęczyca? Z Białorusi, Związek Sowiecki odnawiamy. Ona by mogła dużo rzeczy go nauczyć. Ja pierdzielę. Miałeś jakąś dziewczynę kiedykolwiek, chłopczyku? Matko, to ja bym musiał do pamiętnika zobaczyć. Może w przedszkolu miałeś pamiętnik? Tak, może miałem, nawet za rękę trzymałem w przedszkolu. Co jeszcze z dziewczyną robiłeś? Ja różne rzeczy, na przykład się całowali. No to pokaż jak. Mogę na tobie? Możesz. Dawaj, dawaj, spróbuj. Tak? Chłopak się stara, walczy. To co słabo ci to idzie. Z ciocią se składa życzenia, opłatkiem się dzielą, okej. Okay. No pocałować, pocałuję. I też coś ugotuje. Przepraszam. Też tak masz tak, z ciocią na Wigilię? Tutaj na lewo obok mnie, bo drugi fotel jest dla broni, którą bardzo cenię. Boże, pokaż jej swój pistolet, no. Pokaż jej swój pistolet. Podotykaj jego pistoletu. Mówisz i masz. Możesz nawet zobaczyć. Bardzo ciężko, uważaj. Też lubię broń. A też lubisz broń? No chyba znaleźliśmy wspólny temat. Może skoczymy na strzelnicę? Nie ma problemu. Zbliżył się do niej. Yes. Może jakiś masaż mi zaoferujesz? A z wielką chęcią. Może na przykład plecków, stópek? Dawaj, dawaj, spokojnie, no. Młody, ale chętny, otwarty i lubi się uczyć. Weź masażek stópek, weź tam kremik jest jakiś w łazience, zrób jej masażek stópek. Możesz się odwrócić. Mogę. Zrelaksuj się przede wszystkim, bo wciąż widzę, że jesteś bardzo spięta. O, masaż. Musisz mi przede wszystkim mówić, czy dobrze wychodzi. Nie potrafię? Możliwe. Musisz się położyć na plecach. Wolę tego nie analizować. Nie podda się bez walki. A Krzysiu... Często eksperymentuję z masażami. Piękne buty, z chęcią bym je zdjął, ale dostęp jest do nich trochę utrudniony. Ja lubię mieć buty w łóżku, wiesz? No dobrze, no to przyjdziemy wyżej troszkę. Jest gorąco, no. Możesz być dla mnie jakimś takim mentorem, który przeprowadzi mnie przez pustynię, którą już błądziłem wiele razy, odbiłem się wiele razy. Wiesz co, myślę, że jednak nie będę twoją nauczycielką. Dobrze, bo widzę, że na masaż nie idzie. To może ja na chwilę wyjdę, cię zostawię. Dobrze. A więc na korepetycje z seksu nie ma co liczyć. Czy tylko mi się chce żygać, jak to oglądam? Mi też. Jak ci się podoba? Boże, jaka nudna. Kochanka z niego nie będzie, także nawet. Ale weź jej, powiedz, nie bądź deską, bo to cię płacę. Dobra, będziemy chamscy. Chcemy się bawić. Co? Chcieli wydymać Krzysztofa, to Krzysztof wydyma jej. Tak, tak mam być. Dobrze, nie daj się. Ale co z tymi rzeczami współlokatorek? Jezus Maria. Jeszcze muszę z nim porozmawiać na temat tych współlokatorek. Tak, tak, tak. Możesz liznąć. Chłopie z zemstą. Krzysiu, Krzysiu! Dawaj, ona cię podaj. Dawaj, powodzimy. Dawaj, dawaj, jeszcze. Co tu się... Nakręciła chłopaka, żeby tylko nie eksplodował. Wiesz, znalazłam parę rzeczy takich, które mnie nurtują. W dupie mam tą torebkę, wiesz co ci powiem? Chcesz mieć stanowczych facetów, ja ci tu przychodzę, odrabiam show, robię ci zajebistą rynę, a ty cały czas jesteś taka niedostępna. Chcesz się pieprzyć tu i teraz, to dawaj! Boże, Boże, ona się zawiesiła na moment, Boże. Wypełniamy grzechy ze mnie. Co on powiedział? Nie no, nie wytrzymam, nie mogę tego oglądać. Ona się zawiesiła na moment, Boże. Wypędzimy grzechy ze mnie. Wypędzimy grzechy ze mnie? W sensie, ochrzcimy cię? Co, o co chodzi? Nie wiem. Chrzest. Tylko nie zabij. Będzie chrzest w rzece. Wciąż jesteś bierna. No widzisz. Coś co pościdzie. Widzę. Nie potrafię cię rozgrzać. Staram się jak tylko mogę. Dotykam namiętnie. No, pokażę, jak dotykasz biust kobiecy. No, przyjemny dotyku. Boże, nie mogę na to patrzeć. Za dużo jest. Widzowie, nie no, co ja odpaliłem za odcinek? W ogóle to jest zahacza obana. To ja się boję tego oglądać. Boże, Krzysztof, ale chcemy być na twoim miejscu.
Tak przez bluzkę? Fakt. Stara się Krzysiek jak dobra, może. Dobra, kawałek przewinę widzowie, bo to za dużo się dzieje. Dawaj dziki tańce Krzysztofa. Tańce po łamańce. Ale cenzura była. Więc nic się... Dawaj, niech się rozkręci, dawaj. Ciśnie, ciśnie. Dawaj, pokaż. Zmęczyłem się. I wymięk. Nauczycielka się mam upiła. Mam nadzieję, że już było lepiej. Na balu gimnazjalnym, no i co? Nie, ale to jest coś z tym, coś jest nie tak. Może trochę. I narzekała, że ją tak traktują? Kto? Zuchu, podoj. Jak tam cię? Język nie piecze? Twój syn przychodzi do ciebie z taką kobietą, co robisz? Żałuję, że nie jest gejem. W sensie każdy jest równy. Dzięki Szajn za 6 lat. Witam. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Nie, właśnie chyba sobie go odetnę. I jak smakuje? Cóż za poświęcenie, ale Sandra jest wciąż witam zimna jak głaz. I co teraz? Jakiś pomysł co dalej? Nie wiem jak mam jej to jeszcze nie wiem jak mam ci to udowodnić. Ale nawet tak, ja mogę ci to powiedzieć, że ja nie wiem jak mam ci to udowodnić. Nie chcesz, to myśl sobie co chcesz. Ja ci nie narzucę mojej woli. Tak, nie chcesz ze mną być? Spoko. Czy to na pewno są lokatorki? Zapytam się go. Tylko nie proszę cię, tak. Żebyś mi dała jakieś wskazówki. Tak, tak mówię poważnie, tak, jako człowiek tak, dla człowieka. Tak już na litość obecnie, jako taka ciota tak, ostatnia. Tak. Oj. Przepraszam bardzo, bardzo przepraszam. Od razu to przewinąłem, jak to usłyszałem. Każdy jest równy. Każdy jest równym człowiekiem. A więc może z innej beczki? Przepraszam za to. Słuchaj, przekonałaś mnie do tych swoich sublokatorek. Dobrze, możemy o tym podyskutować, ale zanim do tego przejdziemy, teraz czekam na odpowiedź, co ty w sumie sądzisz o mnie i co ty ile do zaoferowania. Ile tam płacą? Podobno nic. Spotkania z tobą, to jedyne co wyniosę, to to, że... A nie, płacą coś podobno. Jedyne co do zaoferowania to swoją ładną pupkę i ładne cycki. Co to było? Ale ona jest denerwowana. Mam dość. To. Ale czemu? Nie słuchałem minutę i się zgubiłem. Słuchaj, przekonałaś mnie do tych swoich sublokatorek. Dobrze, możemy o tym podyskutować, ale zanim do tego przejdziemy, teraz czekam na odpowiedź, co ty w sumie sądzisz o mnie i co ty również masz do zaoferowania, bo ja spotkania z tobą, to jedyne co wyniosę, to to, że no, ty masz jedyne co do zaoferowania, to swoją ładną pupkę i ładne cyski. Co to było? Ale ona jest denerwowana. Mam dość. No jak to? To już? Będę taki zdecydowany. Dzięki. Dajcie mi szampana! Wyszła, ona wyszła. Klęska po prostu. Porażka. Nie wiem co się wydarzyło, ale luj. Nie wiem, ciekawsze serio patrzenie na strumyk w lesie niż rozmowa z nią. Dziewczyny mają sobie nic do zaoferowania. Co ja mam skakać na głowie? Naprawdę, no nieudana w 100% randka. Nawet nie mogę tego nazwać, że to była randka. Fajnie! Anastazja! Nie wiem, przyszła ta baba, nie? Przyszła, położyła się na łóżku i prawie przysnęła. Serio, ciocia przyszła ci do pokoju w czasie jakiejś święta, nie wiem, jakieś... Wigilia jest, ty poszedłeś do pokoju na kąpie siedzieć, pieprza ci się ciocia, kładzie na wyżej i coś tam pieprzy pod nosem. No tak to wyglądało, rel? I potem wyszła obrażona. Nic nie rozumiem z tego. Nic z tego nie rozumiem. Nic nie... Ogólnie kiepsko wyszło. Zgnaliśmy potwora. Uważam, że może mieć dziewczynę. Też taką, jak on. Zadam ci pytanie retoryczne, czy ty byłaś w jakikolwiek sposób zazdrosna? Nie, widziałam tą twoją twarz. Widziałaś jak całowałem to coś? Widziałeś, no. Tak, ma. Nie, wszystko okej. Okay. Dziękuję. Dziękuję, że tak się starałeś, naprawdę. Ja bardzo mi szkoda, że musiałeś to przeżyć przez całą godzinę. I mamie to nie pokażę. Nikomu tego nie pokażesz. Po prostu wstyd. Może co? Lepiej spisze się trener personalny, który ma większe doświadczenie z kobietami. Kto wygra, dostaje kolację. Powiedział to coś? Od dobrze powiedział. Jestem trenerem, prowadzę studio treningu personalnego. Razem Daisy. Prowadzimy catering dietetyczny. Doradzamy ludziom, jak zmieniać swoją sytuację. Dzięki, Laoks. Dzięki za 8 lata, witam. Dziękuję bardzo.
co? Kotka, poprawiasz nawyki żywieniowe. Zobacz, podobają ci się mięśnie? Fresh włosy. Jeszcze trochę. To musi działać na babki. Ma powodzenie, przecież tam w mediach społecznościowych, jak wrzuci jakieś zdjęcie, to lajki się sypią. Jak on się nazywa? Znajdź go, widzu. Wianuszek Wielbicielek. On się nazywa Hograjder. Dużo podniet. Ciężko nie być zazdrosny. Będzie zazdrosna? Czy nie później, wiem. Czy później, będzie, się... czy później będzie awantura w domu? Musiałaby wyglądać mniej więcej tak jak ja, żebym była chociaż odrobinę zazdrosna. A więc może sobie chłopak dowoli. To nie jest zbyt podobno, to chyba nie będziesz. Przyzwolenie jest. Weź jej tam dorać z dietą, z ćwiczeniami. Dobra, pokaż jej jakieś ćwiczenia. Czyli mówię, że przeprowadziłem się do Warszawy teraz, 2 miesiące temu, powiedzmy, jestem tutaj, tak? Tak. Wytłumaczę jej, że nie trzeba jeść ryżu z kurczakiem, żeby dobrze wyglądać. No i ćwiczenia musisz jej prowadzić. Jak nie, to co trzeba jeść? Analiza sylwetki. Analiza sylwetki, tak. A na czym polega analiza sylwetki? Jak analizuję? No dziewczyna musi być przede wszystkim w bikini, musi się rozebrać. No i stąd też dziewczyny się czasem krępują, ale musi się rozebrać, no i ja wtedy oceniam, tak, czy wszystko jest proporcjonalne na właściwe miejsce i tak dalej. No. A to jest jak artyzm, po prostu biorę sobie nieociosane drewno i robię z tego jakiś tam fajny kawałek materiału. Artysta Ziomek wygląda jak z kreatora Cyberpunk 77. Singielkę też pewnie weźmie na warsztat, ale zanim ją puścicie do siebie, pochowajcie wszystkie kobiece rzeczy. Pakuj, czy masz jakieś drobniaki, widzę. Widzowie, ile taki Rolex jak on ma chodzi? To torebka, twoja saszetka? Tak, moja torebka. W Lombardzie. I album ze zdjęciami chyba też. O proszę, jakie fotki. To były pierwsze zawody, na które jechaliśmy. Ale ruchy, bo Sandra zaraz tu będzie. Ciuchy już wyjąłem. Szklanka wódki. Dobra, no to nie wiem, to chyba... Witam, Black Blue. Tam od razu w pokoju, nie? Odwrócony egzorcyzm? Mam nadzieję, nie wiem, co dzisiaj, znaczy. Partner jak wywrze nam się to nazywać? Lepsze wrażenie. I odgadnę, czy jest singlem. Szanse są duże. Buty sportowe. Dobra, to wszystko? Jeszcze powie, że chodzę w takich nie, szpitali. Jeszcze do łazienki musimy zaraz wejść. To wiesz nie co? Pytaj? No pytam. Schowajmy to. Dobrze to ukryjcie. Marzy mi się wysportowany jakiś fajny facet, normalny, na poziomie. A więc ten gość jest w twoim typie. Może kiedyś szatan wypędza demona. Kiedyś szatan wypędza demona z księdza? Dobra, to są tylko twoje rzeczy. Aha, to tyle? Może mieć to normalne jest. Może być umięsione. Marzenia witam, witam, Black Blue. Spełniają. Dobra, kibel został otwarty, nie? Mężczyźni nigdy nie opuszczają, bo to będzie takie bardziej autentyczne. Nie opuszczam. Ty nie opuszczasz nigdy. Zaraz opuści na chwilę narzeczoną, żeby spotkać się z nieznajomą. A jak ona będzie chciała na przykład się ze mną całować, to co mam zrobić? Normalnie, od razu tak było, wjeżdżam. Nie. Tak. Nie. A jednak zazdrość jest im bliżej godziny zero. Wszystko jasne? Wszystko jest jasne, wszystko wiem, ale teraz już musisz spadać, bo zaraz będziemy. Także... Gdy demon wyciąga księdza z dziecka, co? Buziak, poradzisz sobie. Dobra. Będzie nice. Dobrze. Ja tu jeszcze sprawdzę wszystko. Dobra. Mam nadzieję, że ty też tam sobie poradzisz, obserwując to wszystko zza ściany. Cześć, Artur. Sandra? Chyba go zatkało. Ciężko mu będzie zagrać napalonego amanta. Straszne. Nawet lektor i ciśnie. Może zacznij z innej beczki. Co, ja jestem trenerem personalnym. Od razu na początku powiem ci, że nasza randka będzie wyglądała mniej więcej jak trening, więc na początek rozgrzewka. I moje takie zasadnicze pytanie, na które musisz mi odpowiedzieć, to jest, wolisz z gumą czy bez? Bez. Dobra. To będzie odnośnie treningu. Mocny suchar, ale singielki jakoś nie rozbawił. Pierwsza sprawa to jest taka, że będziemy robić ocenę sylwetki po to, żebym ci przygotował ćwiczenia. Dobrze. Później zrobimy trening, a później aha. To co mam zrobić? Co musisz zrobić? Tak. No, żebym ocenił twoją sylwetkę, no to będzie tam... A nie razem wyglądają jak customowe postacie w cutscence. Cyberpunk. Cyberpunk, kiedy dodali multiplayer. To będę zdjąć. Nie wiem, mogę ewentualnie podnieść, pokazać co nieco, ale nie będę się rozbierała. Ale dobrze, on ją zawstydził, a nie ona jego. Ale pośladki chętnie pokażę, bo chciałaby je trochę... Za to nie ma bana, ponieważ jest, to się dzieje na basenie. Góry nie basen jest za ścianą. Słyszę.
Dobra, to na następne spotkanie. Najwyżej. A jakbyś mi pomógł, słuchaj. Jakbym ci pomógł? Na pewno po prostu. Nie da się. Budową pośladków. Chodzi o to, żeby je powiększyć w stosunku do całości, nie? Także trening siłowy, no. Schudnąć musi. Pozycja na czwóraka i wypychamy sobie nogę w tył. Co oni za ćwiczenie dają? Do góry troszeczkę, o. I teraz prostujesz mocno i spinasz tyłek. Tutaj piętą teraz wypychasz, o. Tak jak teraz i z powrotem, hop. Dwa. Trzy. To jest bardzo fajne ćwiczenie na pośladek. Za to, że ci tak dobrze poszło, to teraz zrobimy jeszcze jedno, teraz od razu. Za to, że tak dobrze poszło, masz smaczka. Te buty nie ma dalej. Tresura. To musimy na chwilę zdjąć buty. Jaka posłuszna, jaka uległa. Chyba trener przejął pałeczkę. Niech jej pomoże te buty zdjąć. Chrupiąca. I pośladki do góry. Trzymaj nogi, patrz, ja cię ustawię tu. Co oni teraz robią? Szerzej i hop, góra. Raz. Ale ona się wstydzi. A z kim tutaj mieszkasz? Ja tutaj mieszkam sam. Słuchaj, a mógłbyś opowiedzieć mi o swojej ostatniej miłości? Nie. Znaczy, ja za bardzo nie lubię wracać do takich tematów, Sigma. Cały czas idę do przodu i jak coś było minęło, to nie, Kasy, nie co ty tego, piszesz? Nie? Ale na chwilę cię opuszczę. On ma książkę Arnolda jakiego? To może pociągniemy ten temat. Okay. Musi zastanowić się nad kolejnymi kłamstwami. Jestem mile zaskoczona. Córka Magdy Gessler? Nie, to jest jej jakby zła wersja. Wyszła z niej. No jak to myślisz, żeby... Teraz Magda Gessler już nie tucze talerzy. Dla najlepszego trenera Dzika. Dziku, normalnie Dzik. A co Dzik je? Evil Gessler. Widzę, że dieta pudełkowa, pewnie nie ma czasu. Będzie tam wszystko, dzięki. Brzyki. Niczego nie znalazła, a więc Dzik prowadzi. Cruella Gessler. Wodę bym poprosiła. Może być już głodna. A rzeczywiście masz małe mieszkanie, ale dlaczego narzuta biała? Narzuta biała? Tak. Żeby nie widać było później białych plam. Muszę masaż zrobić. Bardzo mnie interesuje to, czy te piersi są naturalne i zaraz możemy to zweryfikować bardzo szybko, nie? Jak najbardziej. Tak? A naturalne są czy nie? No musisz to sprawdzić. Z miłą chęcią. Słuchaj, takie testy to ja mogę robić. Pokaż. Muszę sprawdzić, kurde, konkretnie. To jest widzowe badanie. Badania nie są banowane, ponieważ ona dba o zdrowie. To jest zwykłe badanie. Chyba były wspomagane. To tak jakby plastik do tego. Egitka, możesz nie bić głową w ścianę? Dobrze, to mu prędzej uwierzy. To na ten moment jak jest? Wierzy czy nie wierzy? No nie wiem, czy jesteś singlem, czy nie. Ała. Facet ci dobrze kłamią? Możliwe, ale kobiety również. Udowodnij mi to. Że co, że jestem singlem? Tak. No to dawaj, wymyślaj coś. Coś takiego, wiesz. Coś ekstra, nie? Ale po co mi? Tak? Tak. Nie, Sigma. No trudno, niech sprawdzi. Z językiem. Nie, powaga no dwa. Czekam na twoją inicjatywę. Dawaj, Buziaka. Nie patrz, widzu, nie patrz na ekran. I co? Jak wrażenia? Dobra, idę po naleśniki. No ja mam nadzieję, że dzięki temu wygra. I zmiana tematu. Z pocałunków na jedzenie. Sprytnie. Ciągle pracuję, ciągle trenuję, nie mam czasu na gotowanie, a to jest mega szybkie rozwiązanie. Co to za jedzenie? Dobrze kłamie. A ty gotujesz coś? Tak. Gotujesz? Bo wiesz, bo mi to się marzy taka kobieta jak moja babcia na przykład, nie? Porządna kobieta, która potrafi ogarnąć. Ja wszystko robię. Wszystko robisz? Ciekawe, co? No powiedziała wszystko. Daj, może odstawię na razie. Odstaw, tak, jak ma prosić. Wiesz co, to ja może pójdę do łazienki. Okay. Na przeszpiegi, ty. A Artur za ścianę. No ciężko jest, ciężko. W ogóle się nie mogą dogadać, mi się wydaje. Wiesz, męska rzecz, guma do włosów. W łazience teraz szukam. Daj no, zobaczymy co ona mówi. A tu? Co to jest? Huba buba, no nie widzisz opakowania? Nie wiem, nie mam pojęcia. Z
sobie już chyba nie wie, co to jest. Spalamy, że zobacz. To ci też dbałam o siebie, więc to jest na pewno męskie. Misiu, ale zanim dasz mi buzi, to zęby umyjesz, dobra? Chyba odkażę. No fajnie, facet. Dobrze by było, gdyby był sam. Dobrze by było. Co myślisz, jakieś rady jeszcze mi dajesz, czy coś? Nie rzucie jeszcze za ja. Już ma kończyć. Chyba jednak za... Co to za książka, to jego? Dobrze zbudowane. Buziaczka? Spadaj. A ale mi się ten typ chyba kiedyś wyświetlił na TikToku, jakoś tak go kojarzę. Albo jest podobny do kogoś. Czy ja go na PH, znaczy na tym, na YouTubie go widziałem. Taką książeczkę o pytanku. Ciekawe co tam w książce. To jest twój wujak? Jak się nazywa? Jakiś, nie wiem. Jakieś pozy, tak? Jakieś pozy, dokładnie. Pozy przodem, bicepsy przodem, tak? Tak. Pochwal się, napręż swoje wyrzeźbione ciało. Bicepsy przodem to jest jeden z elementów sportu sylwetkowego, więc i sobie chcesz w ten sposób. Dobrze pozuje. No, no. Tak, to jest ta Sandra coś tam. Prawdziwe. Jak ci się podobało, czujesz się wyluzowano, bo przede wszystkim rolą trenera jest to, żeby człowiek, który od niego wychodzi, ma się czuć zadowolony. Nieważne, czy zrobi dobry trening, czy troszeczkę słabszy, ale ma wyjść zadowolony. I moje pytanie, czy ty jesteś zadowolona? Jestem zadowolona. To co? Wezmę torebeczkę. Weź sobie torebkę i widzimy się, mam nadzieję, niebawem. Która minuta? To jest koniec już. Singielka liczyła na więcej. Dajesz się buziaka, na do widzenia. Cześć. Hej. Trener personalny miał tylko godzinę na tę klientkę. W kolejce to jest Arek już Łowca. Następna, która nie lubi Hej, się co? Dzielić. W pewnym momencie trochę miałem takie wyrzuty. Czy z Artur? Ja się tego szukuję, ale... No ale taka jest dzisiaj moja rola, żeby grać w ten program. Jako facet podobało mi się, jeżeli o to... Jeżeli chodzi o to, czy uważam, że jest singlem, no to nie jestem tego pewna. Ponieważ za szybko zakończył randkę. Daisy, możesz wychodzić, chodź. Jeszcze się muszę nad tym zastanowić, także... Trochę muszę pomyśleć. Trochę przesadziłeś, ale mam nadzieję, że chociaż wygrasz i mnie zaprosisz na konkretną kolację. Zagłosuję na niego, bo go chcę. No często tutaj tak bywa masa, też to zwróciłem uwagę i też tak myślę, że na niego da głos. Ale trochę mnie wkurzyłeś. Nie wysłyszałem tak trochę... psowaty, a czemu? Wydaje mi się, że gdybyś zrobił mniej, to też by wystarczało. Skąd tak masz takie info w ogóle? Nie, dla mnie to tam luzik. Nie, ja nie widzę tak żadnego. Tak jakbyś się sam wychodził trochę za bardzo sam wychodził z inicjatywą. Podpadł narzeczonej. Ale czy było warto, to się zaraz okaże. Znalazłeś go w 5 sekund? Dobra, czekaj, on ma na imię Artur, tak? Artur Trener TikTok. Luj, zobaczymy, czy go znajdzie. Czekaj, bo mi litery się źle wpisały i takie coś wyskoczyło. To chyba nie on. Nieważne. Nie szukam. Czas na kolację finałową i ogłoszenie werdyktu. Na było? Witam was wszystkich. Cześć. Siemanko. Nie wiem, jak to nazwać. No wpisałem TikTok, ale chyba literki mi się poprzestawiały. No. Ja ci powiem, to przypomina, wiesz, wątrobę, taką, wiesz, taką kiełbaską niemiecką, która jest obwiązana. Zaraz zobaczę. No, zobacz. Wiesz, to taką siateczką właśnie, te łódka. Ale to tam coś ciekawego jest tak w ogóle? Jesteście świetnymi kłamcami wszyscy. Jak każdy facet. Moim zdaniem mój kolega wygra dlatego, że po prostu poszedł na całość. Na początku chciałabym się każdego z was zapytać. Artur, po prostu go wywalili. No to tak jestem. Myślę, że ci... Wystarczająco to udowodniłem, także no... Mam inną wątpliwość. Ja dam czyk, jak masz ochotę, to możesz ty. No bo chcę cię zaprosić na kolejną. Ona da na niego, chemia, no. Chemia między nami, a tak nagle... Była chemia między nimi? Nie. To chemię to ona ma w sobie sporo, nieważne. A na następnej randce pokażę ci zdecydowanie więcej. A teraz Krzysiu. Jesteś singlem. Nie, fizowaty. Nie miałem nic do ukrycia. Nie. Kolejny filmik. Traktowałem to spotkanie może też takie przetarcie przed przyszłymi randkami. Ja raczej nie mam ochoty się z tą. Ale spotkać. O czym to jest? Dość groźnie właśnie. U nas na początku takie... była taka bardzo spokojna. Nas nie wstydziła się. Bukiet wyrzuciła. Recyklingu ma dużo. Tak? No dobrze, teraz też Marian. Ty, ale ten Artur tu się wydaje taki... Ten trener to taki całkiem normalny na ten program, nie? Tak nie pasuje do tego programu. Po co on wziął udział? Jesteś singlem czy nie? Zazwyczaj takie odpady, oczywiście te
odmiennie. Inni ludzie zazwyczaj biorą udział w tym programie, a on taki jest normalny, no. Podniłem i też mieszkanie. Nie chyba. Chodziło mi. Nie. Gnusper. Nie chodziło. Nie masz. Wskazuje na to, że chyba jestem singlem. No te buty zaniepokoiły mnie. Buta! To tak jak ci mówiłem. Przygotowałem dla ciebie, żebyś po prostu. Mutanty. Pozowała. Akustycznie, tak, i, tak. Ale byłaś lepiej przygotowana, widzę. Może teraz jedzmy. Arthur i Daisy w gogle i był filmik, ta? Arthur i Daisy. Daisy? To ona? Arthur Cichecki, to on? Ty, rzeczywiście, łatwo go znaleźć. No posta napisałam, no posta napisałam, no. Nie psujmy sobie wizerunku, jakby myśli, jakim on jest człowiekiem. Nie oglądajmy tego TikToka jego. Spokojnie. Mamy w głowie jego postać, tak? Nie psujmy sobie tej wyobraźni, wyobrażenia. Ponieważ muszę przemyśleć to jeszcze troszeczkę. Okej, okay, a powiedz w takim razie, która randka była najfajniejsza dla ciebie? I pierwsza, i ostatnia. Pierwsza ze mną, a ostatnia? Z Arturem. Nasze relacje były specyficzne. No dobrze, to chyba przyszedł ten moment, w którym muszę ogłosić, który z was jest singlem. No ona chyba da na tego Artura, no. Na tego ostatniego, tego trenera. Patrzę każdemu w oczy. Uważam, że singlem jest Marian. Intuicja mi tak to podpowiada. Cześć, dobrze dało? Brawo, brawo, brawo. Gratulacje, gratulacje. Gratulujemy. I intuicja dobrze podpowiedziała. Jak? Super, wygrałam. Jestem mega zadowolona. Okazuje się, że mam świetną intuicję. Aż tak dobrze całuję? Tak. Czułam szczery pocałunek taki, namiętny. Najbardziej mnie przekonał twój pocałunek. Kurde, myślałem, że te klepanie po tyłku. Trzeba, widzisz, ćwiczyć całowanie i tak dalej, bo słabo, nie? Będziemy trenować. Najsmutniejszy dzień w tym roku, bez wątpienia. No szkoda, że nie wygraliśmy, ale to była fajna zabawa. Jestem z ciebie bardzo dumna. Dla mnie jesteś najlepszy. Najbardziej dorosły i żadnego tam dzieciaka w tobie nie widzę. Marian, zapraszam, to nasza nagroda. Jakieś buzi, coś tam? No pewnie. To spotkamy się jeszcze kiedyś? Chyba, że na driftach. O, no, postęp, nie ma problemu. Nie no, ja chętnie się z nią spotkam, zaproszę na drifty. Dobra, czekaj, ona się nazywa Sandra S, tak? Zobaczymy, czy są razem. Instagram Sandra S. Sandra Maria Szymon, tak? Nie, Szymson? Szymoszyn, kurde. Ile ona ma nazwisk? Czekajcie, o się boję od razu jej pokazać Instagrama, bo... Ale nie wstawia nic ona takiego, żebyś się spodziewał takiego, rozumiesz, o co mi chodzi. Aż dziwne, nie? Ale nie są razem. Bo nie ma tutaj tego chłopa nigdzie. Czyli miłość nie istnieje. Niestety. Blank Beats Production. Husaria! Mamy znowu szansę przyjąć Europę! Husaria! Brrr! Husaria! Mamy szansę! Obudźcie się, Polacy! Husaria!